Dzień dobry YouTube! Siemanko! Dziś kolejny odcinek testujemy, ale słuchajcie, co będziemy testować? Hity Lidla, czyli tak tydzień azjatycki. Azjatycki tydzień w Lidlu. Mamy cztery produkty ciacha. Słuchajcie, danie na ciepło z ryżem. Sok. Sok. I deser. Lody, miam, miam, miam. Co jakiś czas będziemy wam takie filmiki na pewno wrzucać. A co jeszcze mamy w planie? To nas zasubskrybujcie i zostańcie z nami na dłużej, to się przekonacie. Operator, zgodnie podejmijmy decyzję, co pierwsze testujemy. Coś na ciepło. Tak, ryż z sosem? Tak. I z kurczakiem? Ups. Tak wygląda na opakowaniu, a jak będzie wyglądał w rzeczywistości, zaraz się przekonamy, bo musimy to wszystko podgrzać. Cena dość atrakcyjna, bo 2,49. Tak, i jest tutaj, no kurczak jest coś, tu wygląda jak kurczak, to takie większe kawałki, widzisz? No. Nie wiem, czy wy widzicie, mam nadzieję, że widzicie. Teraz zobaczymy, jaka konsystencja jest ryżu, ale chyba sypka, także... Grzejemy i próbujemy. Nasze danie już jest podgrzane i ja wszystko tutaj wyłożyłam sobie na talerz. Muszę wam powiedzieć, że pachnie przepięknie, operator, niuchnij. Prawda? Bardzo ładnie. Ja sobie skosztuję ryż najpierw osobno i sos osobno. Dobry ryż. Sypki, nie klei się. Ja od razu jest al dente. Ja od razu wszystko wezmę kurczaczka. Kurczak jest dużych kawałków, jest ananas, jest papryka. Teraz ja sobie spróbuję i tutaj tak... Powiem wam, że dobre. Dobre? Bardzo dobre. Ale jest to porcja dla jednej osoby. No ale to jest tylko test, więc... Znaczy no jedna, to jest dla jednej osoby na pewno. Dobra. Powiem wam, że jak dla mnie jest dobre. Dobre. I kurczak dobry w smaku. On jest chyba podsmażany, tak. Bo jest brązowy. I ten sos taki słodko-kwaśny, pyszne, bardzo dobre. Tylko wiesz co, operator, nie wiem czy mężczyzna taką porcję sobie jedną poje. No ale to na deser jeszcze lody, poprawka. Aha, i ciastko. I ciastko. Trochę soku. I trochę soku. Także no muszę powiedzieć, że okej, okay, że fajne. Ja jem, a to mów. Polecam. 2,50. Spoko cena i... Spoko porcja, duże kawałki kurczaka, kurczak nie jakieś tam dużo jakieś takie odpadki, tylko takie ładne kawałki. To wam zaprezentuję, o zobaczcie. Dużo ładne kawałki kurczaka. Cebulka, ananas, naprawdę pycha. Ja polecam. Ja również, jeszcze sobie zjem trochę. To jest. Po obiedzie przyszła pora na deser. Tak, po obiedzie przyszła pora na deser i są to lody o smaku chyba... Kokosa. Tak mi się wydaje. Cena ich to jest, już sprawdzamy, 2,99, czyli droższe są od ciasteczek czy od obiadu. Od obiadu. Exclusive. Ile sztuk jest w środku? 182. Ale no, może to jest jedna porcja? Dwie porcje. Także ciekawe czy są w tym. I są to produkty importowane, bo myśmy wcześniej sprawdzili, tak. Z Niemiec. No wiadomo, Lidl jest niemiecki. Wow! Oh. Kokosie! No tego się nie spodziewałam! Normalnie w kokosie zaopakowane. Ale wiesz, jakie to jest super sprawa na imprezę, jakby spodziewasz się gości, takie lody podać. Proszę. Operator, kupiłeś najlepsze lody ever! Nie no, miazga, słuchajcie, miazga. Czegoś takiego jeszcze nie jadłam i nie widziałam. Czekaj na ciebie. A powiedz. Pachną bardzo intensywnie kokosem. Ale jakie delikatne, piankowe. Ale zobaczcie jak pianka. O Boże, bounty. Bounty. O Jezu, jakie dobre. Jakie aksamitne. I smakuje jak bounty. Mocno kokosowe. W tych lodach są wiórki z kokosa. O jajko. Ale wiecie co? Myśmy je przed chwilą wyjęli z zamrażarki, żeby nie było, że my je trzymaliśmy. No. I one się roztopiły. Nie, myśmy je przed chwilą wyjęli. A są bardzo puszyste. Bardzo dobre. Kupujcie te lody, jak tylko będziecie mieć tydzień azjatycki w Lidlu. Jeżeli lubicie kokos oczywiście. Oczywiście. O Jezu, fani kokosa to się zakochają. Aha. Ja wam powiem, że nie jestem jakąś fanką kokosa, ale te lody... Petarda. Ale w ogóle jakie oryginalne, wódkę z kokosa. No nie. Fajna. Były lody, już dawno nie jadłam tak dobrych lodów jak te. Kupcie koniecznie. Teraz przyszła pora na ciasteczka.
Z wróżbą. Fortuna cookies. Ciekawa oferta, co nam wywróżą, jak myślisz? Nie wiem. Mam nadzieję, że to są same dobre wróżby. Ajej. Zależy, kto pakował. Czy miał dobry dzień, czy ten. Każde ciasteczko tak, osobno. Tak wyglądają, każde ciasteczko zapakowane jest osobno. Zresztą tak samo jak lody, ale też były zapakowane osobno. Nigdy tych ciasteczek nie jadłam. Zawsze na filmach widziałem. Na filmach, ja tak samo. Jak to otwierasz? Ząbkami. Ciasteczko. No ja zęby mam i nie mogę otworzyć. Przełamujemy. Wyciągamy wróżbę. Operator, ja dalej nie mogę. O, po niemiecku? O Boże, po niemiecku! Nie, po angielsku. A jest tu, po angielsku też. Dobra, to słodziutkie. Mm. Do lodów, panie, nabierać. Do lodów kokosowych. Dobrze jest w dwóch językach. Nie mogę wam przepowiedni mojej zdradzić niestety, bo się nie spełni. Ja tak. Ale jest pozytywna. Ale muszę wam powiedzieć, że jest w dwóch językach, w niemieckim i angielskim. Mhm. Także... Dobre ciasteczko, fajne. Fajne. Słodkie. Fajne na imprezę. Mhm. Taka przekąska. A cena ich, już wam mówię. Cena tych ciasteczek to euro 79. 10 sztuk. Fajne ciasteczka. Mhm. Wróżbę sobie schowam. Ja też. Kieszeni. 10 sztuk. A twoja pozytywna? Tak, tak. No ja też. A teraz przepijmy to. Tak jest, szklaneczki przygotowane i to mamy sok. Mango, pomarańcze i passion fruit. Passion fruit to jest marakuja? Marakuja. Marakuja. I cena tego soku 1 litr za 99 centów. Lubię mango, lubię pomarańcze, uwielbiam marakuja także. Ciekawe. Wymieszam, bo to wiesz, zawsze nieraz lubi osiąść na dnie kartonu. Dobra. Operator, normalnie same hity. Ja wiem, że tych produktów jest więcej, no ale my wybraliśmy 4. Dobra. Postaraliśmy się tak z każdej kategorii wybrać. Tak, żeby to nie było tylko samo jedzenie, tylko żeby było coś do jedzenia, coś słodkiego. Coś do picia. Zaraz sprawdziłem, czy soczek nada się do drinków. Ale jest to taki sok bardziej gęsty. Pachnie bardzo ładnie. Marakuja. Mhm. Dominuje. Konsystencja taka kubusiowata. No, nie jest taki rzadki. Nie jest rzadki. Ale dobry. Ale nie jest taki strasznie słodki. Nie jest. Nie jest bardzo słodki. Bardzo dobry. No i coś takiego właśnie troszkę nie tak gęsty jak kubuś, ale nie taki jak zwykły. Taki... Nie jest to soki, które się kupuje pomarańczowe czy grejpfrutowe. Nie jest taki wodnisty. Nie, nie. Nie jest tak rozcieńczony chyba. I nie ma miąższu w środku. Tak. Nie ma. Ale no, dobry. Bardzo dobry. Pojedli, popili, czas podsumować i z wami się pożegnać. Słuchajcie, nie ma co tutaj oceniać, bo ja wam powiem i chyba Aga się zgodzi, że wszystkie produkty były bardzo dobre. Wszystkie cztery po prostu hicior. Tak, moim zdaniem operatora też. Proponujemy wam sprawdzić, przekonać się samemu na własnej skórze i dać nam znać. Może któreś z tych produktów właśnie jedliście już albo próbowaliście. Podzielcie się z nami waszą opinią, nie? No bo tak, danie słodko-kwaśne, jak ktoś lubi, smaczne, bardzo smaczne, naprawdę bardzo. Ryż. Ciasteczka, fajne, na pewno na imprezę. 10-osobowo, a jak więcej, to trzeba kupić 2 opakowania. Lody to po prostu bajera dla dzieciaków, na jakąś imprezę, na kolację, nawet dla dorosłych robimy sobie operator, następnym razem zrobię kolację romantyczną, kupię w Lidlu, ale naprawdę super. Ale to wino nie zapomnij do tego kupić. Nie, to kupię sok i flaszkę. Sok naprawdę super, jak ktoś właśnie lubi egzotyczne owoce jak mango, pomarańcze, marakuje i wiele innych, to na pewno mu ten sok posmakuje, no nam posmakował bardzo. Mhm. Operator, teraz się musimy wszystkim podzielić, czyli 4 ciasteczka dla ciebie, 4 dla mnie, trochę loda, to tak. Danie zjemy na pół i słuchajcie, objąć głowy. W każdym razie, koniec zostawcie nam komentarz, czy filmik wam się podobał, dajcie nam znać, co już jedliście, co wy testowaliście. Z tygodnia azjatyckiego, Także dajcie nam koniecznie znać i widzimy się w kolejnym filmie, ale zanim wyłączysz, obowiązkowo kciuk w górę. I subskrybuj, pamiętaj. Tu na głowie. Bye! Bye.